Dzisiejszą stawkę zamyka gość specjalny. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy networker w tym kraju. Autor książki O tym się nie mówi. Współtwórca największego eventu mentoringowego w Polsce Be Supreme Show. Jego sieć rok do roku generuje ponad 100% przyrosty. Jako jeden z nielicznych ptaków pozostaje w Polsce na zimę. Choć jego karnacja może na to nie wskazywać. Jeśli Janek jest biznesowym ojcem, to on jest naszym dziadkiem. Przed wami dyrektor generalny Mateusz Rutę! Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu, ludzie są głodni, czekają na afterparty, więc szybciej się wyrobimy, tym lepiej. Pierwsza sprawa, zawsze jak jestem na konferencjach, to sobie obiecuję w głowie jedną rzecz. Rubel, przyjedź, masz temat, nie komentuj, co ludzie gadali, o cholerę będziesz te 5 minut komentował. Nigdy mi to nie wychodzi, więc coś powiem. Pierwsza sprawa. Jedną z najważniejszych umiejętności uważam w tym biznesie jest dystans do siebie. Ja chciałem powiedzieć, że mnie przez całe życie w MLM-ie wyzywają uchodźcy, islamisty. Jak jestem na lotnisku, to mówią, że idzie chłop z bombą, sprawdzają. Więc Patryk, ja poproszę Ciebie tutaj, bo to, jaki Ty masz dystans, chłopie, to pełen szacunek, więc zapraszam. Teraz tak, odnośnie tego, co mówiłem. Wczoraj, jak byłem na konferencji, byliśmy w Bydgoszczy, to dyrektor okręgowy miał taki kaprys, żeby mnie też roastować, więc przeżywałem podobne rzeczy. I mówi tak, ktoś wygrał książkę i Mateusz mówi, od razu chcieliśmy sprostować, że to nie jest książka tureckiego piłkarza, który opowiada o tym, jak wyglądają gry hazardowe w Turcji. Więc to jest książka o networku. Jeżeli już czytałeś, to mam nadzieję, że drukarnia zrobiła jakiś błąd i w tym egzemplarzu jest coś innego. A jak nie, to sprzedaj i zarobisz 4 dychy. Teraz zastanawiałem się, czy to powiedzieć, więc od razu chcę powiedzieć Pani Aniu, ja Panią uwielbiam, mam nadzieję, że się Pani nie obrazi i jak się Pan urodzi, będzie Pani potrzebna. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Macia, mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. Ja powiem tak, Janek mówił, że ekipa jest najważniejsza. Jak się Pan urodzi, to zrobimy taki kurwa balet, że Netflix przyjedzie nagrać kurwa Kackalisz. Jestem nagrany, obiecuję. Ważna rzecz, od drugiego rzędu do pierwszego rzędu przez 4 dni minimum się nie dodzwonicie, więc nie próbujcie po prostu, bo to powiem tak, do konferencji się człowiek przygotowuje, ale tu ja zaczynam przygotowanie od Dominikany, to jest naprawdę, to dobrze, że jest Szymon, bo będę w formie. Dlatego odszedłem, żeby złapać dystans. Dobra, tak już na poważnie, jeszcze zanim przejdę do tematu, nie powiem tak, my organizowaliśmy tę konferencję w Kaliszu we wrześniu 2017. Jak ja byłem we wrześniu 2017, byłem na pozycji dyrektora krajowego. Wszystkie osoby, które występowały u mnie w grupie, to były wszystkie osoby na pozycji dyrektora okręgowego. To nawet nie było regionalnego żadnego, który wtedy występował na konferencji. A dzisiaj przyjeżdżam na konferencję, której nie organizuję. W ogóle powiem tak, jak nie organizujecie konferencji, jesteście na dyrektorze generalnym, to jest plus i minus. Plus i minus. Wytłumaczę dlaczego. Plus jest taki, że nic nie musicie robić, to jest fajne. Wiecie, przyjedziecie, wszystko zrobione, kawka, herbatka, obiadek, super. Minus jest taki, że wszystkie sieci robią konferencję w styczniu. I wczoraj miałem konferencję, wczoraj miałem afterparty, dzisiaj mam konferencję, dzisiaj mam afterparty. To nie jest proste. Naprawdę, to nie jest proste. A dzisiaj w ogóle po drodze miałem przygodę niesamowitą, ale to opowiem w kuluarach w Kaliszfornii, bo to nie mogę być nagrany z tym tematem po prostu. Więc cieszę się, że dojechałem, miałem parę przystanków po drodze. I wracając do konferencji, naprawdę dla mnie to jest niesamowite i uważam chyba, że trochę się starzeje jednak, bo normalnie jak dzisiaj słuchałem prelegentów, jak występują, jak to wszystko wygląda, jak to się rozwija, to się wzruszyłem. I bardzo Wam dziękuję za to, że się rozwijacie, tak pracujecie, jesteście taką ekipą, bo dla mnie to jest mega sympatyczne, wdzięczne i mam nadzieję, że tak po prostu będzie cały czas. Więc chciałem z tej strony podziękować po prostu Wam wszystkim. I tylko zanim przejdę do tematu, ostatnia rzecz odnośnie Franka. Jeżeli ktoś ma pomysł, żeby kupić małego Mercedesa Cabrio dla Franka,
zaklepany, jestem pierwszy. Jestem pierwszy. Jak mi Franek powiedział, jak mi Janek powiedział o Franku, to pierwsze co powiedziałem, że kupuję Mercedesa Cabrio. Potem zmieniłem zdanie, jednak będzie Lamborghini, bo tam Mercedes to bieda. Więc takim biednym autem przyjechałem. Więc trzeba wymienić na Lambo, także trzeba zrobić miejsce w domu do parkowania. Ale to spokojnie, to się zaraz wybuduje, więc... Rok, dwa lata temu na stacji benzynowej, dzisiaj mieszkanie na Złotych Łąkach. Za dwa lata, nie wiem, sobie kupisz coś, jakiś kokanin cały. Tyle, MLM. Dobra, przechodzimy do tematu. Dzisiaj troszkę powiem też o tworzeniu zespołu pod presją, ponieważ uważam, że to jest taki temat, który odkąd buduje Sabre, jest mi bliski i zaraz wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. Bardzo często jest tak, że jak robimy marketing, to dzieją się rzeczy absurdalne. No tak jak dzisiaj Familiada. No kto by wymyślił, że Familiada człowiek zrobi na konferencję MLM-owej? Przecież to jest niesamowite, więc... Dawid, jak mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, gdzie jesteś? Gdzie jest Dawid? Tam? Dawid, naprawdę szanuję, jak to poprowadziłeś i naprawdę brakowało tylko zegarka w przerwach, żebyś mierzył czas. Także szacunek. Tak. Ja też oglądam Krajewskiego, więc nie wiem. Nie przewidziałem tak. Dobra. Wracając, żeby powiedzieć coś mądrego, bo zaraz nie będę miał czasu. Dlaczego marketing jest absurdalny? Ponieważ jest dzisiaj niedziela, wy jesteście w Kaliszu na konferencji. Wiecie, to są takie rzeczy, które się nie dzieją na co dzień, nie? Wyciągnąć ludzi, nie wiem, z Rychwała, żeby dojechał do Kalisza. W ogóle to ciężko znaleźć na Google Maps. I Rychwał i Kalisz to nie są metropolie. Wiem, bo stąd pochodzę, więc szybko się wyprowadziłem. Ale ktoś mnie zastąpił, także spokojnie. Więc to są rzeczy niesamowite, że w niedzielę potrafi się zjechać 200 osób i przyjść po to, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Oczywiście trochę posłuchać stand-upu też, ale przede wszystkim nauczyć i dowiedzieć. I ja sobie to tak czasami myślę nad tym, jacy ci nasi ludzie są. I to jest trochę tak, że są pewne cele, są pewne marzenia, są pewne plany, których żaden 20, 25-latek, 27-latek nie ma. Bo ja miałem w ogóle tutaj Ala, tak, 16 lat. Szacunek, jakby to 16 lat, to co masz rozkminę, to... Ja tam 16 lat, to miałem rozkminę, bo kupię Football Manager, naprawdę. To była moja cała rozkmina po prostu. Szukałem na Google najlepsze talenty i kupowałem Bogdan Stanku. W ogóle się śmialiśmy, że ty się urodziłeś w tym roku, w którym właśnie wywalili Angela w Mistrzostwach Świata, więc... A Owisa teraz strzela bramki, więc naprawdę to... Dzisiaj występujesz na scenie i robisz 3 kafle w 3 tygodnie. Ja nie wiem, o co chodziło. Więc myślę, że Lisa Dewe nawet nie umie słowa 3 kafle. Więc było nieźle. I jak robicie biznes, to w pewnym momencie dochodzicie do pewnego momentu, że zaczynacie mieć tak zwaną presję. I bardzo często jest tak, że ludzie presję czy stres traktują jak coś negatywnego, traktują jak coś, co jest dla nas problematyczne. I jeżeli rozumiemy presję w formie tego, że nie wiem, nas na coś nie stać, rozumiemy presję pod względem tego, że musimy coś zrobić, bo nam nie starczy do pierwszego. Tak jak tu Janek fantastycznie mówił, co mu daje marketing i na co będzie sobie mógł pozwolić, kiedy będzie Franek, a czego nie może sobie, na co może sobie pozwolić przeciętny Kowalski, to dla mnie presja jest czymś, jest pewnym przywilejem. Dlaczego? Bo jeżeli dziś tu robimy konfę, oczywiście, że się pewnie dopieprzę do paru szczegółów, mam nadzieję, że za to mnie lubicie, to jest przywilej. Dlaczego? No bo jaki 25-latek, czy 23-latek, czy 24-latek organizuje w niedzielę na sali UAM imprezę dla 200 osób z tej Polski. Więc dostanie feedbacku, zorganizowanie czegoś takiego, a też jest przede wszystkim stres. Trzeba was ugościć, trzeba zrobić dobrego debolaja, bo przecież komuś się masło debolaju nie rozpuści, to zaraz będzie hejtował. Wyjedzie z panem, powie konfa, super, ale debolaj do kitu. Więc wiecie, są tacy. Ostatnio, nie wiem, chłopak odebrał BMW, mówi, no zajebiste BMW zabie się, ale nie ma tempomatu. Mówię, problem trzeciego świata. Wczoraj po prostu był tekst wieczorem. BMW odebrał za 200 tysięcy, a nie ma tempomatu. A czym jeździć przed BMW? Laguje mam gaś. No, problem. Więc to naprawdę jest stres. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli chcecie robić największe rzeczy, najfajniejsze, być najlepsi w pewnych rzeczach, to będziecie musieli radzić sobie z presją. A presja to przywilej, ponieważ presji nie ma tylko wtedy, kiedy nie robicie nic. Jaką ma presję człowiek, który w niedzielę ogląda, dlaczego ja? Jego cała presja to jest, czy będzie Dariusz, który był już w trudnych sprawach? Wiecie,
z trudnymi sprawami jest, dlaczego jadę z trafem z Disco Polo, nie? Disco Polo nikt nie słucha. Ale jak w Kalifornii wleci, to wszyscy śpiewają, tak? Albo idą do DJ-a, mówią, włącz oczy zielone. Wszyscy nagle znają, ale nikt nie słucha. Dlaczego ja też nikt nie ogląda, ale aktorów znamy wszystkich. Prawda? Nauczmy się tego, że jeżeli tworzy ci się presja, to znaczy, że robisz coś wyjątkowego. Jeżeli tworzy ci się presja, to znaczy, że masz pewne cele. Jeżeli tworzy ci się presja, to znaczy, że masz marzenia. Jeżeli tworzy ci się presja, to znaczy, że jesteś wyjątkowy w tym aktualnie, co chcesz w życiu zrobić. I ja sobie tworzyłem presję, tak zwaną pozytywną. Czyli moją presją nie było to, jak przyjeżdżałem do danego miasta, że jak ja za 5 miesięcy nie zrobię wyniku, to się wywalę z tematu. Co znaczy, że się wywalisz z tematu? Nie wiem, jak odpalisz stronę internetową Sabretę, laptopa przewrócisz? Powiesz, wywaliłem się w Sabre. To nie taką presję tworzyłem. Ja zawsze budowałem grupę w Sabre, to robiłem coś takiego. Przyjeżdżałem do Kalisza, mówię, Janek, po tej całej sytuacji, która się wydarzyła, ja się przeprowadzam, ale ja tu będę 5 miesięcy. I albo będziesz za 5 miesięcy kozakiem, albo nie będziesz z tego tematu zarabiał pracy. I co się wydarzyło? I wtedy, jak mieliśmy okres 5 miesięcy pracy, to przez te 5 miesięcy Janek tak chłonął wiedzę, Janek tak chciał się nauczyć tego biznesu, że dzisiaj się pojawia to, co się pojawia. Czyli ta presja była pozytywna. Ta presja była czymś, co powodowała, ok, mamy pewien okres, musimy zrobić wyjątkową rzecz. Jakbyśmy nie zrobili, pewnie bym został kolejne 2 miesiące. No nie miałem źle, mieszkałem u mamy i nie gotowała, więc naprawdę, no jakby to nie jest źle. Dalej moja mama tu mieszka, więc jest w porządku. Mam gdzie spać, co jest najważniejsze. Mieszkałem za darmo. To jest super. Mieszkanie za darmo jest fajne. Jakby zacząłem doceniać. Płacę za mieszkanie do 18 roku życia, więc jak pomieszkałem za darmo, szanuję. Naprawdę. Wtedy są weekendy bez presji. Jak nie płacisz za mieszkanie, zostaje w kieszeni i tak, jest. To naprawdę są dobre weekendy. I teraz pierwsza rzecz, na którą trzeba sobie odpowiedzieć, to jest podejmowanie decyzji. Teraz zobaczcie jedną rzecz. Przyjechaliście dzisiaj tutaj wszyscy. Tu jest gość, którego uwielbiam, Pep Guardiola, trener piłki nożnej, tu mamy dużo piłkarzy, więc pewien trochę osób go znam. I ostatnio oglądałem taki wywiad, w którym pytają się Pepa, powiedz nam, jak to jest, jakby co robisz z zawodnikami, którzy mają sekundę, 2 sekundy na podjęcie decyzji w meczu. Czy strzelą, czy podadzą, czy wejdą w dribbling, czy nie wiem, muszą przenieść grę w inną strefę, aby oni podejmowali dobre decyzje. Jak z nimi nad tym pracujesz? A Pep mówi jedną rzecz. Oni po prostu cały czas grają, oni codziennie podejmują te decyzje 100 razy poprzez gry, dzięki czemu im to przychodzi. Tak. I wiecie, co jest najlepsze? Kto nie ma problemu, żeby zaprosić kogoś na spotkanie? Ktoś to zrobił 100 razy. A przy pierwszym telefonie to jest najtrudniejsza decyzja. Bierzesz telefon i mówisz, mam zadzwonić? Do Adama? Teraz? No, zadzwoń teraz, ja poczekam. Gdzie ja mam go w liście kontaktów? No, pewnie na A. Okej. Okay. No mam i co? No wciśnij zielony. A to nie jest takie łatwe. Zaprosić znajomego na spotkanie nie jest łatwe. Teraz, dlaczego o tym mówię? Pierwsze rzeczy będą wam przychodzić trudniej, potem każda kolejna rzecz będzie wam przychodzić dużo łatwiej. Im więcej podejmiecie decyzji, tym każda kolejna decyzja będzie wam przychodzić łatwiej. Każde spotkanie kolaganowe, tak jak tutaj siedzą dzisiaj sprzedawcy. W jaki sposób robisz obrót? Normalnie. Dla kogo ciężkie jest zrobienie obrotu? Dla tego, kto jeszcze tego nie robił. Przecież jak tutaj Dominika zrobiła 13 tysięcy punktów obrotu, to standardowy, w cudzysłowie Nowak, nie mówię tu do żadnego Nowaka, standardowy Nowak w Sabre 13 tysięcy punktów zrobi po 52 miesiącach firmy. Licząc mu 250 punktów na obrót. To Dominika za 16 miesiąc. Jak ty zrobiłeś? Tak wyszło. Kurwa, jak ja bym chciał, żeby każdy mówił, że tak wyszło w 13 koła. A pierdolę. Wiecie, niesamowite. Ale zrobiła to x razy i zaraz stało się to rzeczą naturalną. To jest pewnie tak, że dzisiaj sami ludzie dzwonią, Dominika, weź mi zamów to, to, to i to. Dominika mówi, o, 900 punktów. Że w ogóle kocham, jak dwie Dominiki ogarniają mowy. To jest niesamowite. Dzwoni do mnie, do domi. Jak u ciebie? No jeszcze nic nie mam, a ty ja też nie. To zdzwonimy się za 15 minut.
Jak tam? 1400. A ty? U mnie gorzej. Ile? 900. Co zrobiłaś? Zadzwoniłam do 3 dziewczyn z Danonowa. Akurat chciałam. Nie? To tak jest. Do mnie zawsze miała najlepszą sprzedaż, jak mieszkała w Danonowie, jak w niedzielę szła do Biedronki. Bo w Danonowie najpierw się idzie do kościoła, potem do Biedronki. To jest taki standard po prostu w niedzielę. No to tam to zawsze do mnie przychodziła z 1500 punktów. Pamiętam. Jak tam do mnie grup... A, i jedna rzecz, o której mówił Szymon. W niedzielę jest zakaz handlu. U nas są grupówki, więc spokojnie. Tu nam nikt nie zakaże grupowe w niedzielę. Naprawdę. To... Tu się nie ma co martwić. Przepuścimy grupówki i nikt się nie dowie. Nie będzie trzeba tam się martwić. Dobra, parę rzeczy sobie ominę. Kiedy zaczynacie robić z osobami biznes, ja tylko się skupię na tym, dlaczego. Mówił też o tym Szymon. Natomiast ja powiem tak, im jestem dłużej w tym biznesie, tym bardziej się zastanawiam, jakie ludzie mają pewne albo nieprzerobione emocje, albo pewną bojaźliwość na punkcie pewnych rzeczy. Jak masz 18 lat i twoją motywacją w tym biznesie jest zarobić stówę, żebyś kupił sobie bez problemu zamiast Red Labela, Black Labela, bo jeszcze o Blue Labelu nie słyszałeś, dopiero się dowiesz potem, to się nie stresuj, że to jest, nie wiem, próżne, złe, to jest zajebiste. Mnie to strasznie jarało, że nie będę musiał szukać, nie wiem, w Aldi Market za 30 zł whisky, tylko sobie kupię taką, która jest smaczna. Nie wiem, czy to jest do poprawy politycznej, że whisky jest smaczna, bo to jak ci smakuje alkohol, to jest źle. Ale to jest dobre dla ciebie. W pewnym momencie nieważne jest, co ma cię motywować. To jak dzisiaj tutaj słyszysz o tym, że nie wiem, kogoś motywuje rodzina, kogoś motywują podróże, kogoś motywuje coś, a ciebie denerwuje, kurwa, sąsiad, który cię wkurza, to zrób to po to, żeby mu dowalić. Sąsiad przyjeżdża, nie wiem, ty masz Golfa 2, on ma 3, chcesz być lepszy? Zrób jak Golf. Tylko zaparkuj dalej, żeby ci nie przerysował. Ale najpierw do niego podjedź z tym Black Labelem i powiedz mu, dzięki stary, ta 3, ten Golf mnie wkurzał, mam jak Golf. Mina bez sena. To wszystko inne zapłacisz kartą Sodexo. To czasami mamy takie rzeczy, że coś was motywuje naprawdę, a wy na potrzeby tego, żeby, nie wiem, nie wydać się głupim, nie wydać się próżnym, nie wydać się jakąś, nie wiem, osobą, która może być źle postrzegana przez innych, mówimy coś, co jest nieprawdziwe. Mnie motywowało na samym początku w biznesie to, żeby pić w klubie, a nie przed. Mówi to dyrektor generalny. Prawie 30 lat. Jeszcze trochę. Gdyż już niedługo jeden generał będzie miał 30. Więc jak Szymon będę widział zaparkowanego słonia przed imprezą, to będę wiedział, skąd ten pomysł. Także... No właśnie. Także ja tam się boję, że jak będziemy robić 30 Michała, to będzie słoń przed hotelem. Więc to jest możliwe po prostu, ale zobaczymy. Więc nie bójcie się sami sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne rzeczy robicie, ponieważ musicie mieć pewną nakrętkę. Jeżeli to cię dziś motywuje, żeby sobie kupić dobrą whisky, niech cię motywuje. Najprawdopodobniej za 2-3 lata będzie cię motywowało co innego. Za kolejne 3 lata będzie cię motywowało jeszcze coś innego, a potem jeszcze coś innego. Nie wszystkie rzeczy od razu mądre muszą cię motywować. Jak cię motywują mądre, super. Jak motywuje Maćka dywersyfikacja kosztów bez nic biznesmena, petarda. Ale niech dywersyfikacja kosztów nie przykrywa tego, że dziś się motywuje to, żeby w prozaicznych rzeczach mieć lepiej. To tylko chodzi o to, żeby tobie się łatwiej robiło, żebyś znalazł swoje why i sobie na to szczerze odpowiedział. Kolejna rzecz. Jak robicie ten biznes, to zobaczcie to. Dzisiaj występowało 5 osób, dyrektorzy regionalni i krajowi. Dla mnie każdy z nich jest podobny i każdy z nich jest inny. I to jest niesamowite. Ponieważ z każdym z tych osób, kiedy zaczęliśmy pracować, to każdy z nich miał totalnie inne zasoby do budowania tego biznesu. Totalnie inne. Daniel to jest gość, który po prostu dla mnie w Excelu jest mistrzem świata, ale ja tego nie ogarniam. Ale gdyby tego tak nie ogarniał, to ta grupa by nie była tak ogarniana. Janek to jest po prostu shotgun. To jest gość, który wpada w fajerwerki, ludzie latają. Jędrek to jest gość, któremu ja uważam, że niektórych ludzi bym może zastrzelił w biznesie. Oni przy nim wszystko zostają. Dominika to jest kobieta, która tak ogarnia kobiety, że w życiu bym tak nie potrafił to zrobić. To jakby to jest niemożliwe. To my z naszą empatią nie ma szans. Nie ma szans. To wiecie, to podam wam przykład. No, kobiety mają coś takiego, że macie 10 sukienek i potraficie przeanalizować każdą, która jest dobra na ten wieczór. Facet, złota zasada, my tak reagujemy, ja to też promuję. Kobieta ci mówi, kochanie, iść w tej czy w tej. Nie patrz, nie myśl, nie zastanawiaj się, strzelaj w tej. Bo to najgorsze, jak powiesz, kochanie, bo wszystkim wygląda pięknie. Już masz przerąbane, bo wiesz, że kłamie. I tak ci mówię. To znaczy, że pewnie nie wyrzuciłeś śmieci,
To znaczy, że pewnie coś przeskrowałeś. My strzelamy. Kobiety potrafią być empatyczne we wszystkim. Bartek to jest gość, który zaczął marketing w wieku 16 lat. Że ty, chłopie, wytrwałeś i że ty zaufałeś, pełen szacunek. Mam nadzieję, że dzisiaj to się odpłaca. Dzisiaj to się odpłaca. Każda z tych osób jest inna. Dlaczego? Ponieważ każdy ma inne zasoby do robienia tego biznesu. I trochę uważam, że najtrudniej jest namówić kobiety do tego biznesu, choć one mają największy potencjał w tym biznesie, bo faceci rzadko kiedy zrobią 13 tysięcy obrotu, tak jak Dominika, a to pozwala na dużo szybsze budowanie biznesu. Natomiast dlaczego kobiety mają największy problem? Bo was jest ciężej przekonać, że wy jesteście super. Wiecie, co robi kobieta, jak się jej mówi, że ładnie wygląda? Pięknie wyglądasz. Tak tylko mówisz. Kochanie, naprawdę pięknie wyglądasz w tych butach. Ja tam mam grube kostki. Ja nie wiem, czy tam to... One tam już znoszone. A który raz je masz? Drugi. To już ten kolor taki... On był modny na tamtą wiosnę. To naprawdę, to jest trudne. Potem kobiety jeżdżą do szkoleniowców, którzy niby to rozbijają, ale... Naprawdę, kobiety, uwierzcie w siebie, bo wy w tym biznesie możecie na wszystkich pozamiatach. To 100%. Ja uważam, że tu może być więcej kobiet w pierwszym rzędzie niż facet. Naprawdę, macie mega potencjał do tego biznesu, bo jak facet ma w 100% być naturalny z kolagenem? Że jak facet słyszy kolagen, to myśli kalgon na początku. Jak mi przedstawili Sabre i powiedzieli kolagen, to ja się zastanawiałem, czy mamy sprzedawać produkty do prawek. Potem mi wytłumaczyli, mówię, dobre to jest, okej. Okay. To jest dobre. Potem moja mama przedostawała, zamawiał u mnie szampon z żywką kolagenową, ma 1200 zł emerytury, więc jak drugi raz zamówiła, to już powiedziałem, że ja będę jej to kupował, bo sobie pomyślałem, że szampon z żywka kosztuje 1/12 emerytury, to trochę mi było jej żal, więc stwierdziłem, że sam jej będę kupował. Natomiast jak moja mama przy takiej emeryturze mówi, weźmy to zamów, bo jak poszłam do fryzjerki, to fryzjerka powiedziała, że mi wypada mniej włosów z głowy. Ja mówię, no jakby mi to powiedział facet, to bym trochę mniej uwierzył. No chyba, że Michał. To tak, ale... albo Darek. Jeszcze może jakoś tam bym to łyknął. Więc naprawdę macie dziewczyny dużo większe zasoby do tego biznesu, tylko trzeba w to wszystko uwierzyć. Tworzenie zespołu, dzisiaj było bardzo dużo o tym powiedziane, dobra atmosfera i parcie. No tutaj te śniadanie liderskie są genialne, natomiast w każdym zadaniu trzeba mieć zawsze plus i minus. Śniadanie liderskie tworzą mega atmosferę, ale najważniejsze było znaleźć takie śniadanie liderskie, w których kupujesz śniadanie, masz kawę ze złotówka. To było nasze największe wyzwanie, znaleźliśmy. Więc liderzy nie tracą na to dużo pieniędzy, chociaż te panie chyba nas nie lubią. Tam już tak średnio? Zależy, które. Okej. Okay. No ale powiem tak, jak półtora roku temu zaczęliśmy przychodzić do kawiarni i wiecie, tak pierwszy raz przeszliśmy w 3 osoby, drugi raz przeszliśmy w 4, to jeszcze było okej, okay. Ale jak po półtora miesiąca przeszliśmy w 16 osób na śniadanie w sobotę o 9 rano, gdzie one tam nigdy nie miały takiego ruchu, no to tak się zdziwiły, że o 9 trzeba coś robić jakby w Kaliszu, w kawiarni. No, to tak poprosimy 12 razy jajecznicę i 12 razy latę. No tak. 29 w sobotę, nie? Czemu wy nie wracacie z kawy w kuchni? To ten moment. Też nie powinniście tu być. No, więc dobrze to wygląda. I teraz tak, na sam koniec ja chciałem wam pokazać po prostu parę możliwości w tym biznesie, co ten biznes daje, jak to wygląda. Dlaczego? Bo bardzo często w tym networku się słyszy, co ten network daje, jak on wygląda, czy to naprawdę jest wszystko takie fajne, czy naprawdę można się z tego utrzymywać i tak dalej. I powiem tak, jak jest się na pozycji dyrektora krajowego, to jest super. To jest naprawdę super. To już idzie żyć na najwyższym poziomie jakby w tym kraju. Naprawdę, jakby nie trzeba więcej. Ale jak masz poziom dyrektora generalnego, to jest prumba. Jak pierwsze zostajesz przelew na poziomie 50 tysięcy złotych za jeden miesiąc, to pierwsze co jak patrzysz, mówisz, czy to moje konto? Potem patrzysz, no nie, dobra, moja spółka, okej. Okay. Potem się zastanawiasz, czy się o przecinek nie machnęli. Powinno być 5, a nie 50. A jak po 10 minutach dojdziesz, że to jednak twoje, mówisz, nie, no fajnie. Takie, no, to tak, to jest dobrze. To naprawdę tak patrzycie i mówicie, no warto było posłuchać, że się jest cyganem. Znaczy ja przed emanałem też to słyszałem, ale tu po prostu trochę więcej, jakby. I tyle, tak mówię, nawet jak mnie tam ktoś podenerwuje, to wpada wypłata i mówisz, nigdy nie mówię.
Myślę, jak na 29 dni mnie ktoś denerwować, żeby na jeden dzień widzieć taki przelot? Dam radę. Naprawdę dam radę. To nie jest taki wyczyn, jak wiecie. To dla mnie największym wyczynem i to, jak mówię, z pełną odpowiedzialnością i z pełnym szacunkiem dla tych osób, absolutnie jakby w 100%, jak ktoś zarabia na przykład, nie wiem, najmniejszą krajową, ma dwójkę dzieci i potrafi za to utrzymać rodzinę. To jest jakiś Mont Everest ogarniania wszystkiego. Naprawdę, zrobienie biznesu jest dużo prostsze. Uwierzcie. Więc jak ktoś, kto ma rodzinę, dzieci, to będę tak. Wychowanie dziecka, a zrobienie biznesu, biznes jest dużo prostszy. Jeszcze swojego dziecka nie wychowałem, bo nie mam. Ale jak ja czasami widzę panie, które mają trójkę dzieci, jedno na jednym kolanie, drugie na drugim, a trzecie nie wiem jak ogarnia, to szanuję, bo jak mówię, jak jeździłem do Jędrzka brata i Kasia tam trójkę czasami ogarniała, mówię, to liderzy są prostsi. Naprawdę. To biznes jest łatwy. Chociaż wiecie, teraz jest taki trend, że coraz więcej liderów ma dzieci, więc niedługo będziecie mieli prezentację pod tytułem Różnica w wykreowaniu lidera, a wychowaniu dziecka. Tak niedługo będą tematy, nie? I będzie tak, lider was zdenerwował, Franek się zesrał. No to jest trudniejsze, bardziej wkurza, ale z miłością. Tak, więc panie Aniu, jak jeszcze raz mogę poprosić, tu te 4 dni się przydadzą, więc tam. Także tak. Grzechu, wiem, że masz kontakty w Netflixie, także kackalisz. Będziemy nagrywać. No i dobra, przechodząc. Co The Network daje? Pieniądze, 834 tysiące zarobione w Sabre od samego początku. Ja dzisiaj swojej mamy nie zaprosiłem, bo wiedziałem, że mam to na slajdzie, także trochę się bałem. Bo ostatnio po 7 latach, no ja akurat tak mam, że moja mama zbyt nie wie, czym się zajmuje. Tak się zastanawiam i tak ostatnio ją podpuściłem i mówię, mama, powiedz mi, czym ja się zajmuję? I teraz uwaga, odpowiedź mojej mamy. Chodzisz na spotkania. Mówię, nie była to najwyżej punktowana odpowiedź. Natomiast to nie jest ważne. To nie jest ważne. Zakopanym za te pieniądze była. Nie wiem, czy to podobno do rywala, czy nie, ale wziąłem, zabrałem. Głowę. Dobra, podróże. Tak jak Jędrek mówił, ja od pozycji dyrektora generalnego dałem sobie taki checkpoint, że chciałbym zwiedzać 4 kraje w roku i to jest taki mój challenge po prostu roczny od dyrektora generalnego, żeby to zrobić. W tamtym roku był to Berlin. Wybrałem się z moją Kasią, zrobiliśmy w jeden dzień 22 km. Nie wiedziałem jak się nazywam, nie wiedziałem czy wrócę do domu, bo mnie nogi bolały, ale było fajnie. Wiecie, jak Polak jedzie w jakieś miejsce, którego nie widział na jeden dzień, to musi zwiedzić całe miasto. To jest tak, że może sobie zwiedzić dzielnicę. A nie, całe trzeba przejść, po prostu jakby. Całe trzeba przejść. Wiesz, jak zapomnisz plecaka, to chodzisz z tymi reklamówkami jak z Lidla przez cały Berlin. Wyglądasz jak totalny debil, który kwintesencja kretyna. Ale no, przeszedłem Berlin, zwiedziłem ładne zdjęcie, co zrobiłem, więc byłem. Kasia robiła zdjęcia, dlatego w miarę to wygląda. Potem byłem w Paryżu, tu mnie moja Kasia zabrała za dyrektora generalnego, więc miałem wyjazd za darmo, w ogóle super. A polecam panie, drogie. Jak tam się odłoży, to można nam coś zafundować. Widok z wieży Eiffla, no coś pięknego. No, powiem tak, kocham Kalisz, ale no... Ale widok nad Prostą jest troszkę inny, nie? Ale polecam, było też piękne miasto. No potem jest Cypr. Co tu dużo mówić? Znalazłem tylko jedno zdjęcie, na którym byłem. Ponieważ fotograf przy lobby w barze nie chodził. Co jest najlepsze? Ja na tym zdjęciu jestem tam w niebieskiej czapce. Więc to był taki stan. Chociaż ja uwielbiam, że za to, że Szymon jest naszym trenerem biznesowym, bo naprawdę dba o to, żebyśmy mieli jak najmniej szkoleń na tych wyjazdach. Także naprawdę, szkolenia tam się odbywają cały dzień. I no i ostatnio gdzieś tam moja wycieczka życia. Ja się trochę śmiałem, bo jak ktoś wie, no, moja Kasia jest piękną blondynką. Jak ja tam jechałem ze swoją urodą, z nią, to się zastanawiałem, czy mnie nie oskarżą, że po prostu przywiozłem ją z Ukrainy na sprzedaż. Do tego. Wiecie, trochę wyglądało, jak ja bym wrócił do siebie, a tam jej nikt nie widział nigdy. Więc tak się bałem trochę, że mnie oskarżą. Tym bardziej, że miałem przesiadkę w Berlinie, a w Berlinie na lotniskach macie teraz no mega po prostu taką kontrolę tego, czy no faktycznie nie masz bomby. Więc jak wszedłem do takiej strefy i tam mierzyli takim tym telewizorkiem, to się zastanawiałem, czy polecę. Bo wiem, jak wygląda moje zdjęcie w paszporcie, mam też lustro. No bałem się po prostu.
co na dużo powiedzieć, bałem się. Natomiast piękna sprawa, hotel, w którym byłem, wyglądał tak. Ja mieszkałem w tym hotelu gdzieś, no tak gdzieś tu. To dalej był hotel. Po prostu jak jechałem na śniadanie, to musieli mi Meleksem zawieźć, bo było za daleko, więc fajny hotel, taka wycieczka, no tam z 7000 zł, więc nie jest źle. A dyrektorze generalnym i tak jest fajnie, że jak wydasz na wycieczkę na tydzień 7000, a wiesz, że zrobisz generała, to wiesz, że w tym tygodniu zrobili 12, więc. Więc się zastanawiasz, czy nie przedłużyć po prostu. Natomiast ogólnie, jak już coś mam powiedzieć poważnego o Meksyku, przepiękny kraj, na pewno tam trzeba wrócić. Byłem akurat w tej części, gdzie... Zresztą tak, ja studiowałem na AWF-ie, więc powiem tak, jak nauczyciele, dzwonek jest dla nauczyciela. Tak? Więc zostajemy. Dobra. Meksyk na pewno jest krajem, który trzeba wrócić. Mówię, byłem w tej części turystycznej. Niestety oglądałem też Narcos Meksyk. Chciałem pojechać do Guadalajary i Sinaloi, ale było za daleko. Więc jeszcze tam kiedyś pojadę. Natomiast mówię, mega polecam, super wycieczka. No już Dominikany nie wrzucałem tutaj zdjęcia. Wszyscy widzieliście na każdej prezentacji. Też tam będę, też jadę. Więc tam się przygotowuję. Pod Franka. Także Netflix już robi making of. Dobra. No jakie możliwości daje ten network? No powiem tak, wszystko można w klasycznym biznesie osiągnąć, ale się nie osiągnie jednej rzeczy i to jest rzecz, która jest absolutnie nie do zrobienia nigdzie poza marketingiem sieciowym. Ja powiem tak, jeżeli robicie dyrektora generalnego i na konferencji na 1400 osób wychodzisz na scenę i ludzie z totalną szczerością wstają i biją ci brawo za to, co osiągnąłeś, to jest taka satysfakcja, że nawet jakby nie było tego przelewu, to nigdzie w życiu tego nie zrobi. No wyobraź sobie sytuację w korporacji. Kierownik mówi, panie Mateuszu, będzie pan dyrektorem generalnym, damy podwyżeczkę. I ty wpadasz w poniedziałek przez strefę coworkingową i w tym momencie meksykańska hala. Brawo Mati! Podwyżka. I 1400 osób, cały kalisz, minuta ciszy, zapalniczka, Ave Mati, my wierzyliśmy w ciebie. No nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Takie rzeczy są tylko w network marketingu. I obiecuję, że każdy, kto zrobi pozycję dyrektora generalnego, nie tylko u mnie w grupie, w całej firmie. Wiem, ile to jest pracy, wiem, ile to jest zachodu, ale też wiem, jakie są możliwości. Obiecuję, że jak będzie konferencja, będę pierwszy wstawał, będę mówił brawo, będę się mega cieszył i potem pójdziemy na afterparty. I też Netflix się nas będzie pytał, czy można kręcić, więc naprawdę, obiecuję, że to po prostu zrobimy. No tu są kolejne rzeczy, też Darek mówił, targi rozwoju, wywiadu Łukasza Milewskiego, też dzięki temu, że się udało tam wystąpić. Tu też mam dyplom World Class Speaker Agency jako profesjonalny, certyfikowany mówca, więc to polega tylko na tym, że po prostu jakby jakaś firma chciała, to za 10 lat to wystąpię. W MLM jest za darmo, plus ATP. Więc tak po prostu zrobiłem, żeby czegoś się nauczyć, jakoś tam podpowiedzieć ludziom. A tutaj wiem, że część osób pytała, poprosiłem chłopaków, jest też, no jakby napisałem tę książkę, stwierdziłem w tamtym roku, że może to się przyda strukturze, jakoś to fajnie wygląda, zawsze o tym gdzieś tam marzyłem. Tylko stwierdziłem, że najpierw chciałbym coś zrobić, aby to napisać, a nie, że napiszę, kiedy jeszcze nic nie zrobiłem, bo dzisiaj wiecie, dzisiaj książkę można napisać każdy. Niestety to nie są czasy, że musisz wygrać Ligę Mistrzów, żeby napisać książkę jako piłkarz. Więc ja sobie wymarzyłem, że jak zrobię dyrektora generalnego, to napiszę książkę. Udało to się zrealizować w tamtym roku. Nie jest to takie dosyć trudne, ale ciekawe doświadczenie. Jak ktoś będzie miał ochotę, normalnie książka na mojej stronie kosztuje 40 zł kurier. Dzisiaj będzie za 30 zł i nikt się nie musi zrzucać na moją wachę, że przyjechał. Także za 30, jak ktoś będzie chciał, to se może wziąć. Jak ktoś ma, to mówię, może był jakiś błąd w druku, może w innej napisali co innego. Więc zawsze jest taka nadzieja. Drukowałem wino w Wrocławiu, więc nigdy nie wiadomo. B-Supreme Show. Ja tu powiem tylko krótko. Organizuję dosyć fajny event w tym roku z ekipą. Mam nadzieję, że ze mną tam też będziecie. Wejdź sobie na stronę, sprawdzić i tak dalej. Kontakty. No tu jakby nie jestem w stanie wszystkich wstawić kontaktów, które poznałem dzięki marketingowi, ale to też było takie słowo, że Mateusz Grube jako jedyna osoba na tej sali nie potrzebuje pomocy. Też potrzebuje, też są osoby, które mi pomagają. Jest Szymon, który uczy mnie spoglądania na cały biznes
czy na w ogóle życie z perspektywy biznesmena, nie emocjonalnie, z większą perspektywą, z większego obrazka. Naprawdę uważam, że bardzo dużo rad, które dostaję od Szymona, czy od ludzi, których poznałem w życiu, a dzięki MLM-owi, bo gdyby nie MLM, bym już tych ludzi nie poznał, też wpływają na to, że potem moje rady są jakieś w miarę, myślę, cenne dla osób, które z nami ten biznes rozwijają. Na samym końcu ja bym chciał przytoczyć Wam jedno zdanie i z tą puentą Was zostawić, abyście pamiętali jedną rzecz, że warto pracować z presją w trakcie budowania networku, aby potem w życiu zarabiać pieniądze bez żadnej presji. Bo powiem tak, czy da się zarabiać większe pieniądze niż networku? Tak. Czy da się zarabiać w innych formach zarabiania kasy? Tak. Czy da się zrobić, nie wiem, klasyczny biznes, który będzie przynosił miliony? Tak. Ale w żadnym z tych biznesów nie będziesz wypłacał kasy, nie mając presji. Jaką masz presję w MLM? Jaką masz presję w MLM? Jedynym kosztem jesteś ty. Za nikogo nie odpowiadasz, nikomu nie płacisz. Jedyne co dostajesz, wystawiasz fakturę, klik. Jeszcze firma tak zrobiła, że musisz wpisać tylko numer faktury, naprawdę. Nawet się nie idzie pomylić, kurwa tam. Przelew, kasa, zgadza się. Więc zróbcie network marketing, a potem albo sobie siedźcie przed domem z kawkami, albo sobie robicie inne biznesy, albo się zajmujecie rodziną, albo sobie wyjeżdżacie na wakacje, cokolwiek chcecie. Tylko zróbcie MLM, bo kasę bez presji nie będziecie mieli nigdy. Ja mam nadzieję, że w Kalifornii otworzymy dzisiaj pierwszą część takiej postprodukcji Katz Kalisz i będziemy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że nie przynudziłem, podobało Wam się jakoś to, także oddaję głos Karolowi. Zapraszam!